Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie test trzech petard, bo petard w sumie jednej, bo tu mamy petardy. Tu mamy emitera, funkę, kolega o nich przedstawił. Tu też mamy emitera dźwięku. I przejdźmy sobie może teraz do gramatury Dum Bum 5G. Było kiedyś na kanale, ale dla przypomnienia przypomnijmy sobie nasze słynne Dum Bum 5G. Ich kod produktu to P6AE. I przejdźmy sobie może jeszcze od razu do ceny. Cena 30 zł. Także 100 gram neku na opakowanie całe. Kategoria P1. Sztuk 20. Także lećmy sobie z kolejnymi. Kolega przedstawi. Kolejne petardy są to FP3, flashbangs, petardy błyskowe. Gramatura 2,1, 20 sztuk w opakowaniu, cena około 18 zł. Kolejne petarda 5 Blue, emiter dźwięku FP5B, 20 sztuk w opakowaniu. I od funkę. Od funkę. Tak w sumie to chyba oni wszystko tu produkują. Nie, to jest od Jorge, tam to jest od funkę. Także gramatura 140 gram w całym opakowaniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jest, także wszystkich chętnych zapraszamy do tego odcinka i przetestujemy. Także lecimy sobie z testem. Odpalamy sobie teraz Dum Bum 5G. Mam nadzieję, że tam nie słychać w tej kamerze, bo jesteśmy tu oddaleni. I spieprzamy. Następną petardę, petarda, tym razem tamten był emiter, to będzie Jorge, także JC05. I ostatnia, emiter dźwięku, petarda Funke 5 Blue. Czyli odpalamy teraz funkę emitera. Także teraz sobie przejdziemy do kolejnego testu. Na... Co myślicie? Na garnku? Także zapytamy się pana garnka, czy chce test. Lecimy z garnkiem. Nie musi chyba być, nie? Pierwsza petarda, która jest test z garnkiem, jest to Jorge. Jorge. JC05. Czyli FP3. Przepraszam, że cię przerywam. Mam nadzieję, że teraz to uchwycę. No, takie 5 metrów. Niecałe nawet. A, wiecie, słabiutkie. Kolejna Dum Bum. Tak, Dum Bum 5G. Daj mi na ucieczkę. Kurde. To było co najmniej 40 metrów, nie? O wiele wyżej niż te choinki, na 100%. No, czyli 40 metrów. Dodam jeszcze, że jesteśmy na tej samej miejscówce. Zresztą widzicie po terenie. Petarda 5 Blue firmy Funke. Tak, Funke.
daj mi jeszcze momencik na odejście, żebym nie dostał z garnuszka czasem i możemy lecieć. Zdecydowanie ponad 40 metrów. Ponad 40 metrów. Bardzo długi lot garnka. Także moim zdaniem najmocniejsza z tej serii. Funke robi robotę. Dobra. Przechodzimy do testu decybelomierza. Tak, decybelomierz wchodzi w grę. Do akcji, znaczy się, przepraszam. Więc lecimy sobie decybelomierzem. Przechodzimy do testu decybelomierza. Kamień mamy, garnek usuwamy. Zaczynamy od najmniejszej. Zobaczymy, co one potrafią. Teraz sobie polecimy z emiterem dźwięku od Funke. Także lecimy sobie, przetestujemy ją na decybelomierzu. Czekaj. Wartość, jaką osiągnęliśmy, 119,3. 119, troszeczkę bliżej. O, niżej. No, 119,3. Przejdźmy sobie z testem petardy Jorge i zobaczmy, jak ona wypadnie. Także. Patrz. No. 119,3. Niby mniejszy huk, ale prawie 120. Trochę musisz, o, tak lepiej, 119,3. Ostatnim testem, jaki na dzisiaj mamy, jest dumbum 5 gram. Także sobie lecimy. Radzę koledze uciekać, ja też uciekam. To 119,3. Także moim zdaniem najgłośniejsza. No, konkretnie. A więc podchodzimy do testu, do podsumowania. Petardy otrzymaliśmy, żeby je przetestować, od Krzysztofa Maraszka z Wolsztyna. Sklep jak najbardziej bogato zaopatrzony, przy większej ilości można dostać jakiś rabat. Tak więc jest. Tak, jeżeli chcecie petardy dla młodszych, można śmiało kupić. Oczywiście. FP3 petardy błyskowe Flash Bangers. Przepraszam, że ci się wtrącę. Petardy dla najmłodszych przy dozorze rodziców. Oczywiście, jak najbardziej. Więc tak, zostały nam dwa najmocniejsze. Więc tak, jeżeli zamierzacie wysadzić jakiś garnek w powietrze, polecamy to. To Dumbum jest 5G. Najmocniejsze. Niestety największy hałas robi coś takiego, 20 sztuk za około 30 zł. Więc jeżeli chcecie tańsze, kupcie tańsze, jeżeli was stać na droższe, kupcie droższe. Jest o wiele lepszy efekt. Także polecamy i reszta petard w następnym odcinku. Będziemy testować coś zupełnie innego. Tak jest. Będzie dużo różnych fajnych rzeczy z pirotechniki, więc bądźcie na bieżąco z naszymi kanałami. Linki oczywiście znajdą się w opisie. Wszystkie. Tak no cóż. Zapraszamy do oglądania. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subik. Tak jest. Także dziękujemy za oglądanie. Do kolejnego.